W ramach Klubu Galicyjskiego w Iwano-Frankiwsku i we Lwowie odbyły się pokazy filmów prezentowanych podczas tegorocznego Festiwalu Filmów Emigracyjnych Emigra. Dzisiejszy pokaz trzech filmów dokumentalnych jest efektem współpracy Międzynarodowego Festiwalu Filmów Emigracyjnych Emigra, który odbywa się rokrocznie w Warszawie, a miał również swoją wileńską edycję, i naszego lwowskiego klubu galicyjskiego, który to powstał w głowie dwóch ważnych osób, profesora Wasyla Rasewicza i Mirosława Rowickiego, wydawcy Kuriera Galicyjskiego. Stanisławowska i lwowska publiczność miała możliwość obejrzeć trzy filmy. Ojcu w reżyserii Liliany Komorowskiej i Diany Skai, ukazujący dramat rodziny dotkniętej represjami NKWD w Winnicy w 1938 roku. PL WA, stworzony przez redakcję Kuriera Galicyjskiego i Agatę Lewandowski, o życiu młodych Polaków na Ukrainie. Oraz czwarta dzielnica w reżyserii Adriana Prawicy, o tysiącach Polaków, którzy w poszukiwaniu nowego życia wyjechali do Stanów Zjednoczonych. Takie filmy trzeba przywozić, trzeba nam pokazywać, żebyśmy mieli łączność z macierzą, w ogóle więcej wiedzieliśmy o Polakach. Bardzo lubimy oglądać polskie filmy i cieszymy się, że możemy to oglądać. Teraz był piąty chyba przegląd polskich filmów i to dla nas jest wielka sprawa. Dobrze, że powstały takie filmy na Ukrainie. To mówi o tym, że polska mniejszość rozwija się, ale dla mnie, jako specjalista, najwięcej się spodobał właśnie trzeci film, czwarta dzielnica o Polakach w Stanach Zjednoczonych na przykładzie właśnie Chicago, bo byłem kiedyś w Chicago i to było dla mnie wspaniałe porównać życie ukraińskiej mniejszości z Polską i widać sporo wspólnego w tej emigracji. Po obejrzeniu filmów odbyła się dyskusja, moderatorem której wystąpił Wojciech Jankowski z Kuriera Galicyjskiego. Gośćmi wieczoru filmowego byli Katarzyna Zaorska-Podsiadło, koordynator Festiwalu Filmów Emigracyjnych Emigra, Eugeniusz Sało, współtwórca filmu PLWA oraz Sławomir Sobczak, polski dziennikarz pracujący w Krakowie i Chicago. Pokaz, myślę, że się bardzo podobał publiczności, bo to są ważne filmy. Te dwa poruszają szalenie istotne aspekty właśnie współpracy polsko-ukraińskiej. Ten trzeci jest troszkę z innej bajki, no bo to za wielką wodą dwóch młodych ludzi zrealizowało krótką historię Polonii amerykańskiej. Robiona jest druga część. Myślę, że też się spodoba i mam nadzieję, że za rok zaprosicie nas ponownie i pokażę czwartą dzielnicę 2. Gościmy w tym roku z Emigrą na Ukrainie, w Stanisławowie i we Lwowie. Jesteśmy bardzo zadowoleni, że publiczność ochoczo uczestniczyła w dyskusjach i w sumie chyba najbardziej nam zależy na tym, aby dyskusje były ciekawe i żeby ludzie wynieśli coś z tego spotkania. I mamy nadzieję, że w następnym roku też będziemy mogli gościć, może nawet i w Kijowie, może w większości miast na Ukrainie, bo zainteresowanie jest i myślę, że taka potrzeba.